Wydawnictwo Literatura przedstawia. Katarzyna Wasilkowska. Już, już. Czyta Marta Markowicz. Nagranie Voice Audiobooki. Lula myśli o kurze. Nazwała ją Śnieżką. Śnieżka naniosła do swojej klatki suchej trawy i zbudowała gniazdo. Jest taka miła. Za każdym razem wita lulek dakaniem i wcale nie trzeba jej wyprowadzać na kupę ani kupować karmy. To znaczy ziarna. Skubię sobie trawkę, koniczynkę, jakieś dżdżownice. Chociaż gdyby nieoczekiwanie przyszła zima. Lula musi się zaopatrzyć w ziarno dla śnieżki. Obowiązkowo. No, chyba że słoneczniki dojrzeją. Lula przeczytała w internecie, że kury bardzo lubią słonecznik. Co się z wami dzisiaj dzieje? denerwuje się pani. Wytrzymajcie, przerwa świąteczna za niecałe trzy tygodnie. Lula przestaje medytować o kryształowym zamku i rozgląda się po klasie. Rzeczywiście, wszyscy są czymś przejęci. Jedni chichoczą, inni zatykają nosy palcami, jeszcze inni kręcą głową z oburzeniem. Lula ma wrażenie, że gapią się na nią. Nachyla się do Beni, żeby zapytać o co chodzi, i dopiero wtedy zauważa, że Beni nie ma obok. Siedzi dalej z nadką. Ma opuchniętą twarz i czerwone oczy. Lula kiwa do niej, ale Benia ucieka wzrokiem. Za wpatruje się w Lulę z pogardą, a nawet gorzej z obrzydzeniem. Pani próbuje prowadzić lekcję, ale nikt jej nie słucha. Wtedy całkiem traci cierpliwość. Uderza swoim notatnikiem o biurko z takim hukiem, że wszyscy podskakują. Zapada cisza. Jednak po chwili szmer znowu się podnosi, niczym warkot nadlatującego helikoptera. Bo proszę pani, mówi Judytka, Lula, Napisała coś na benie. Wszystko jasne. I gorsze niż zanurzenie głowy w wiadrze z wrzątkiem. Lula zupełnie zapomniała o tym głupim mailu. Dzięki Judytce właśnie sobie przypomniała i teraz interesują ją tylko dwie rzeczy: chce cofnąć czas albo zniknąć. Dwie za wiele. Wystarczy jej tylko jedna. Bóg może sobie wybrać. Panie Boże, wszystko możesz, niech to nie będzie prawda. Modli się lula w duchu. Niech tego nie zrobiłam, błaga, choć wie, że Bóg jest za mądry na takie numery. Nie cofnie czasu. Bo czas na konsekwencje.